w porządku? Dobrze ogólnie, ale mam takie w głowie, że to wszystko jest jakby takie za piękne nagle. On myśli o tym, żeby to było budować na poważnie, ja też. To wszystko jest aż takie za ładne, mam wrażenie, takie za proste. A co się tym? A wy jak tam? Powiedziałam mu coś, co może zaważyć na naszej znajomości. O jakiejś zdradzie? No. Nie wiem, myślę, że niepotrzebnie co to robiłaś tak szybko. Nie wiem, ja jeżeli czuję, że coś powinien coś wiedzieć, to o tym mówię. I jeżeli mu to nie pasuje, no to ja nie będę, wiesz, na siłę. Ale wierzę, co po co ci. On też mi o czymś powiedział, co tak naprawdę też może zaważyć na naszej przyszłości. Chować. A on zrobił, czy co? Wiesz, ja mam błąd, że tak powiem, z przeszłości. Z tego wyciągnęłam wnioski, też dużo przeszłam, też psychoterapia też między innymi tego dotyczyła. Bo dzięki temu wiem, dlaczego tak się zachowywałam, a nie inaczej. A no on też ma coś. Jakaś ex? Mamy jeden do jednego. Więc co z tym zrobimy? Zobaczymy. Nie żałuję, że powiedziałam o wszystkim Pawłowi. Natomiast nie wiem, czy sobie radzę teraz z tym wszystkim. No. A jak w ogóle twoje rozmowy z Sebastianem? Właśnie chciałam z nim porozmawiać, ale nie mówcie tego nikomu, please. Bo jakby mi się wydaje, że to było trochę za szybko. Ale, no, ale Sebastian powiedział, że mnie kocha w tym basenie. Nie wiem, czy w ogóle poruszać ten temat na razie. Mi się wydaje, że po prostu to było tak pod wpływem emocji wtedy. Dobrze. I poczekaj. Że niech on się jeszcze sobie to przeanalizuje. No zobaczysz, czy powie ci to drugi raz. To jest dla ciebie pewnie mega miłe, że ci powiedział, że cię kocha. I w ogóle, że wiesz, że jesteś dla niego tutaj taką iskierką, że mu się podoba, że cię całuje. No jesteś jego, no. Tak. Ale czy ty jesteś z tym szczęśliwa? W tej rozmowie z nim, wiesz, o co chodzi? W tym, jak wiesz, on chcesz z nim porozmawiać o czymś, a jednak no nie możesz. I czy po prostu wyobrażasz sobie tak, żeby spotkać tak było zawsze? Spotkać się na randkę gdzieś w Warszawie i siedzicie przy kawie i cisza. I po prostu siedzisz na niego, patrzysz. Rzeczywiście jakby czasami z Sebastiana jest ciężko wydobyć coś i mnie to irytuje, ale to jakby takie nakręcanie jest niepotrzebne. Po prostu chciałam wiedzieć, czy ty jesteś jakby w pełni pewna happy tego, że, no, że jesteś w stanie z kimś, kto tak mało mówi, zbudować relację. Tak. No. Ale jakby tu nie ma reguły. Czasami on sam coś mówi. W ogóle jestem w szoku, że tak ładnie mi powie to. Nie wiem w ogóle, od czego to zależy. Nie mam pojęcia. Czyli tak trochę się wahasz. Nie wiem, czy to są zawahania. Jakby po prostu czasami biorę sobie za bardzo do serca ich komentarze i wtedy myślę, że to są moje, ale muszę się chwilę zastanowić i jakby ja wcale tak nie sądzę. Takie macie miny. Nie no, jakby no, bo chcemy, żebyś była szczęśliwa, bo wiesz, ja na przykład, jak ja na ciebie patrzę, to już ci powiem, o co mi chodzi. Na przykład o to, że wczoraj było tak, że znowu jakby wróciła ta Wiki, no, ta szczęśliwa i w ogóle. I za chwilę jesteś znowu taka przygaszona, bo wydaje mi się, że on ci za mało tej energii daje. Nie wiem, skąd takie wnioski, bo na przykład dzisiejszy dzień był dla mnie super i to był jeden z najfajniejszych dni w ogóle dla mnie tutaj na Love Island. Jestem też ciekawa, jak on by się dogadał z moją rodziną. To jest dla mnie ważne. Najważniejsze jest to, jak on się z tobą dogada. Tobą. Jak wyobrażasz sobie, że pójdzie do twojej mamy, ona zapyta się, no tak, każdy ma swoje. Ale wiecie, co jest dziwne? Sebastian jest mega podobny z charakteru do mojego taty. Będą sobie wspólnie milczeć.